Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj pokażę Wam książkę Trefny nauczyciel, Niemożliwi detektywi od wydawnictwa Wilga czy też grupy wydawniczej Foxal. Jest to książka w sztywnej okładce i jest raczej dla starszych niż przedszkolaki, ponieważ jest tutaj dużo do czytania. Akcja dzieje się w szkole, więc myślę, że właśnie szkoła to jest dobry wiek, aby zacząć czytać tą książkę. 6, 7, 8 lat, myślę, że dzieci już z przyjemnością wysłuchają historii. Mamy w środku ilustracje, tak jak w każdej innej książce, jakie ostatnio miałyśmy właśnie dla starszych dzieci, są ilustracje w kolorze książki i trochę ich tutaj jest, jest co nieco do oglądania. Książka jest podzielona na rozdziały, tutaj na tylnej części mamy wpis treści. Zaczyna się nasza historia od tego, że prawie cała klasa pojechała na wycieczkę, oprócz Blanki, Bernarda i Bajorka. Blanka musiała zostać, ponieważ jest uczulona na chlor, a głównym punktem na trasie wycieczki był aquapark czy też basen. I czekali na zastępstwo, ale zamiast pani Piórko w klasie zjawił się jakiś podejrzany typ w czarnym garniturze z okularami, z walizką. Na dodatek nie potrafił się wysłowić poprawnie, nie potrafił mówić poprawną polszczyzną i oglądał ściany. Oni się tutaj zastanawiali, o co może chodzić. W międzyczasie zauważyli, że ma na biurku jakąś książkę i przez praktycznie większą część książki właśnie próbują rozwikłać zagadkę tego rzekomego nauczyciela, aż w końcu odnajdują panią Piórko. Okazuje się, że odnajdują przy okazji pana Woźnego. No i w międzyczasie też właśnie odkrywają, o co chodzi temu trefnemu nauczycielowi, co on chce zrobić i jakie ma właśnie zamiary względem szkoły. Książka strasznie wciąga, bardzo fajny klimat w niej jest i myślę, że właśnie dzieci, które już do szkoły chodzą, znajdą masę przyjemności z jej czytania. Fantastycznie wydana w twardej okładce Trefny nauczyciel, niemożliwi detektywi od wydawnictwa Wilga. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym filmie.